Witajcie! Dzisiaj mam dla Was taki krótki, wirtualny spacer po bardzo ciekawym muzeum mieszczącym się w Mrągowie. Mianowicie Muzeum Sprzętu Wojskowego, założone przez pana Trzeciakiewicza. Jest to kolekcja zgromadzona na przełomie kilkunastu lat, według tego, co można przeczytać na stronie internetowej tego muzeum, muzeum.mrągowo.pl, i liczy w tym momencie około 80 pojazdów i głównie są to pojazdy wykorzystywane przez Armię Byłego Układu Warszawskiego. Sławomir Trzeciakiewicz zgromadził mnóstwo pojazdów i głównie są to pojazdy militarne, ale znajdą tam również coś dla siebie nie tylko miłośnicy czołgów czy pojazdów wojskowych, ale również chociażby miłośnicy starych ciężarówek, bo należy pamiętać, że w armiach, zdaje się wszystkich armiach na świecie, w skład pojazdów wchodziły również ciężarówki, które również używane były cywilnie. Tak więc w tym muzeum również znajdziemy Jelcze, Stary, Krazy, chociażby ciągnik balastowy Tatra 815. Także cały przegląd bardzo ciekawych pojazdów ciężarowych. Tak więc myślę, że jest to dobre miejsce do zwiedzania dla miłośników wszelkiej maści pojazdów historycznych, nie tylko wojskowych. Natomiast ci, którzy szczególnie bardzo interesują się pojazdami wojskowymi, to na pewno zwrócą uwagę, że w tym muzeum znajduje się kilka czołgów. Od takiego najpopularniejszego chyba, który każdy potrafi wymienić, T-34, czyli słynny Rudy 102 z serialu Czterej Pancerni i Pies. Oprócz wszelkiego rodzaju gąsienicowych pojazdów militarnych, jest również kilka transporterów takich kołowych, a także są to pojazdy służące niegdyś w policji, czy też wcześniej milicji, a także ochotniczej straży, czy państwowej straży pożarnej. Pojazdach, które tutaj możecie zobaczyć na tych nagraniach, mogliście słyszeć już w serii z pamiętnika kierowcy mechanika. Tato nieraz opowiadał o swoich przygodach z Krazem chociażby, czyli tą radziecką ciężarówką, a także o tym, jak jeździł Gazem 53 w Pomoborniki Śląskie, ale również cały przegląd różnego typu starów, Jelczy, w tym również Straży Pożarnej. Jeśli tylko będziecie w okolicy, to myślę, że jest to fajny punkt do odwiedzenia. W opisie filmu podaję Wam link do strony internetowej. Wiadomo, jakie są teraz czasy. Lepiej zorientujcie się przed wizytą, czy muzeum jest czynne, a na stronie znajdziecie wszelkie informacje o eksponatach, jak również kontakt i sposób dojazdu do muzeum.